Siemanko wszystkim. Dzisiaj spod ratusza znajdujemy się tutaj, ponieważ bardzo blisko tego miejsca mamy siłownię. Mimo upału, tutaj mrożona kawa, żeby się troszkę orzeźwić. I zaraz przechodzimy na siłownię plenerową, która jest właśnie obok ratusza. Pewnie wiele osób mogło o niej nie słyszeć, bo szczerze mówiąc też tutaj zaskoczyłem kamerzystę, że jest takie miejsce. Więc dlatego tam dzisiaj zrobimy ćwiczenia. Mimo upału damy radę, mamy mrożoną kawę, zimną wodę i dużo siły i energii i przede wszystkim chęci. Więc jedziemy na trening. Let's go! Gotowy. Zaczynamy. Mocne plecy. Tak jak normalnie, tak jak wykonujemy podciąganie, tylko w pozycji, gdzie wszystkie mięśnie są napięte, przytrzymujemy 10 sekund. 4 serie po 10 sekund pełnego napięcia, więc plecy, brzuch, pośladki, lecimy. Już pokazuję, jak to wygląda. Hop, podskok i trzymasz spięte mocno poślady, brzuch i pomału opuszczamy. Tak jest. Rozluźniamy ręce i 4 takie serie po 10 sekund. Jest wszystko napompowane dobrze, plecy prawdziwego dzika, a nie jakiegoś śledzika. Plecki spompowane dobrze, weszło elegancko i teraz bierzemy się za nogi, czyli robimy wykrok, przytrzymanie, kolanko jest najniżej ziemi, ale nie dotykamy i wyjście do góry dynamiczne kolankiem, proste plecy, ręce przed siebie i wracamy. Noga pięta, wbita cały czas, stabilizuje pozycję, proste plecy i wracamy, hop, mocno. I tak wykonujemy 10 powtórzeń na prawą i lewą nogę. Mocne nogi, silne nogi. Chodźcie dalej. Jest mega upał, ale my się nie poddajemy. Łyczek zimnej wody i lecimy dalej. Będziemy wzmacniać odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Tutaj, na tej maszynie, mocno zapieramy sobie pięty o tą czerwoną barierkę. Pochylamy się do przodu i opuszczamy bardzo pomału w dół cały tułów. Głowa idzie w linii z kręgosłupem. Pomału, pomału. Wyjście do góry dynamiczne. Spinamy pośladki. Ręce mogą być proste lub na barkach. Trzymamy i wykonujemy 15 takich ruchów. 3 serie z przerwą pół minuty. OK, i wzmacniamy sobie nóżki, tutaj proste plecy utrzymujemy, ręce na kolanka albo na bioderka i staramy się wypychać własną masę ciała. Tutaj nawet 20 powtórzeń można zrobić, 4 serie i wtedy fajnie czuć czwóreczki. I kolejne ćwiczenie, jest też na plecy, ale nie wymaga aż tyle siły. Więc można sobie tutaj fajnie zizolować plecki, łopatki do siebie i te łokcie staramy się jak najgłębiej przy tułowiu wbić. O, czuć super. 14 powtórzeń, 4 serie i plecy naprawdę mogą być mocniejsze. Bardzo fajna maszyna, jedna z lepszych, którą stosuję do tej pory na tych wszystkich miejscówkach, więc polecam. Podsumowując, mamy kolejne bardzo fajne miejsce w Bielsku. Zrobiłem tutaj naprawdę fajny trening, jestem z niego zadowolony. Wszystkie mięśnie czuję. No i co, zachęcam Was, żebyście robili tak samo, albo nawet lepiej, bo możecie sobie dorzucać zawsze te powtórzenia lub serie. Tak samo jeśli chodzi o przerwę między ćwiczeniami i seriami, no to wszystko jest w Waszych rękach i głowach. Jeśli czujecie się na siłach, działajcie intensywnie. Intensywny trening pomoże Wam przede wszystkim właśnie wyrzeźbić sylwetkę. No i poprawić taką kondycję ogólną, żeby później mieć dużo sił do chodzenia w góry lub jazdy na rowerze. Także pozdrawiam Was z tego miejsca jeszcze raz i do zobaczenia w następnym odcinku. Yo!